Które zwierzę jest najszybsze, które najdłużej żyje, a które jest największe? Tematem dzisiejszego odcinka są rekordziści wśród zwierząt. Największe żyjące zwierzę. Najwięcej ludzi na pytanie o największe zwierzę odpowie bez wahania słoń. Ci, którzy się odrobinę dłużej zastanowią, stwierdzą, że to jednak żyrafa. No cóż, ani jedno, ani drugie. Największym zwierzęciem na świecie jest płetwal błękitny. To naprawdę wielki ssak morski, bo może osiągnąć 33 metry długości i ważyć do 200 ton. Żeby lepiej zrozumieć te liczby, wystarczy sobie wyobrazić, że 200 ton to jakieś 153 samochody osobowe, a 33 metry to więcej niż market typu Biedronka. Płetwal błękitny jest większy niż największe dinozaury, tak więc pokonuje w tej kategorii wszystkie zwierzęta żyjące, jak i te już wymarłe. Zwierzę żyjące w najniższej temperaturze. Jakie zwierzę żyje w najniższej temperaturze? Mors, foka, pingwin, burek w suwałkach? Nie. Zwierzę zdolne do przeżycia w najniższej temperaturze to niesporczak. Jest to prawdziwy mistrz w tej kategorii. Ten mały misiek potrafi zmniejszyć swoje funkcje życiowe na żądanie i przeżyć w temperaturze bliskiej zera absolutnego. To oznacza temperatury rzędu minus 250 stopni Celsjusza. Dla porównania, najniższa odnotowana temperatura na Ziemi to minus 89 stopni. To zaś znaczy, że niesporczaki potrafią przetrwać w przestrzeni kosmicznej bez żadnej osłony. Tym bardziej, że są odporne na promieniowanie kosmiczne. Zwierzę zdolne do zniesienia najwyższej temperatury. Jakie zwierzę jest w stanie znieść najwyższą temperaturę? Być może takie, które żyje na pustyni? Skorpion, wielbłąd, a może jakiś wąż? Żadne z nich. Te kategorie znów wygrywają niesporczaki. Są zdolne do przeżycia w temperaturze 150 stopni Celsjusza, co oznacza, że nawet po ugotowaniu ich w wodzie one wciąż będą żywe. Swoją drogą, biorąc pod uwagę, że niesporczaki występują pospolicie i są praktycznie wszędzie, być może oznacza to, że pijąc dziś herbatę wypiliście też przy okazji trochę tych zwierzaczków. Najdłużej żyjące zwierzę. Długowieczność była zawsze charakterystyką żółwi, które potrafią przeżyć ponad 150 lat. Nie one jednak wygrywają tę kategorię, bo istnieją na przykład rekiny, które żyją prawie 400 lat. Także i one jednak nie są mistrzami, gdyż istnieje pewien małż zdolny do przeżycia prawie 500 lat. Żyje on w chłodnych wodach w pobliżu Islandii. Pomyślcie, 500 lat to tak, jakby żyć obecnie i pamiętać ze swojego dzieciństwa husarię goniącą Turków. Długo, prawda? To jednak nic w porównaniu z pewnym gatunkiem gąbki morskiej, która także jest zwierzęciem, a która przeżyła już ponad 15 tysięcy lat. Trudno sobie wyobrazić taką liczbę. Najbardziej długowieczne gąbki żyją w wodach otaczających Antarktydę. To już koniec ciekawostki o zwierzęcych rekordach. Mamy nadzieję, że się Wam podobała. Jeśli tak, zasubskrybujcie nasz kanał, by zmobilizować nas do tworzenia kolejnych filmików. To naprawdę wiele dla nas znaczy. Do zobaczenia!